Nowe szaty cesarza. W dawnych czasach żył pewien cesarz, który bardzo lubił stroić się w nowe szaty. Nie dbał o cesarstwo, zaniedbywał sprawy wojskowe, ale nie żałował pieniędzy na nowe zamorskie tkaniny i ozdoby. Pewnego razu na cesarski dwór dotarli dwaj cudzoziemcy, którzy przedstawili się jako najlepsi tkacze i krawcy. Obiecywali cesarzowi, że utkają mu najpiękniejsze tkaniny i uszyją z nich stroje o takich wzorach, o jakich nawet nie marzył. Ubiory miały posiadać pewną magiczną właściwość. Miały być niewidoczne dla każdego, kto nie nadawał się do swojej pracy lub był głupcem. Uszyjcie dla mnie te stroje, a ja was hojnie wynagrodzę, powiedział cesarz. Dał im dużo pieniędzy i złotych nici, a także jedwabiu i cennego atłasu. Cudzoziemcy chowali wszystko do skrzyń, w pracowni zaś ustawili warsztaty, które były puste. Udawali, że tkają i szyją. Cesarz, który niecierpliwie czekał na nowe szaty, wysłał swojego starego ministra, żeby ten ocenił robotę tkaczy. Minister niczego jednak nie widział. Ani tkanin, ani szat. Czyżbym był głupcem? Czyżbym nie nadawał się do swojej pracy? Pomyślał. Postanowił nie mówić nikomu o pustych warsztatach. Cesarzowi zaś opowiadał, że praca postępuje zgodnie z planem, a tkaniny są piękne. Tymczasem oszuści żądali coraz większych bogactw. Cesarz posłał więc jeszcze jednego urzędnika, który także nie zauważył tkanin. Czyż te tkaniny nie są najpiękniejsze? Pytali przymilnie oszuści. O tak, są najpiękniejsze, odpowiedział urzędnik, gdyż podobnie jak minister, bał się, że zostanie uznany za głupca. Pochwalił tkaninę, której nie widział i wyraził uznanie dla wzorów. Cesarzowi zaś powiedział, że nowe szaty będą piękne. Wreszcie cesarz sam zapragnął zobaczyć owe cudowne materie. Udał się więc do warsztatu z całą świtą dworzan. Cudowne szaty, zachwycające, co za wzór, co za kolor, co za krój, wołali dworzanie, przekrzykując się wzajemnie. Jednak cesarz niczego nie widział. Czyżbym był głupcem? Czy nie zasługuję na to, żeby być cesarzem? Myślał. Również zaczął chwalić wzory pięknych tkanin. Tymczasem zbliżał się czas święta państwowego, podczas którego miała odbyć się uroczysta procesja. Cesarz poprosił krawców, by pospieszyli się z robotą i dał im dodatkową zapłatę. Krawcy pracowali całą noc. Następnego dnia oznajmili: nowe szaty cesarza są gotowe. Prosimy waszą cesarską mość do przymiarki. Cesarz nadal nie widział szat. Wezwał więc medyka, który miał zobaczyć jego wzrok. Medyk jednak nie zauważył niczego niepokojącego. Cesarz zapytał go, co sądzi o jego nowych szatach. Są bardzo piękne, odparł medyk. I zdrowe, bo przewietne. Cesarz stanął przed lustrem w samej bieliźnie, a krawcy udawali, że ubierają go w nowe szaty. Krzątali się wokół niego, udając, że coś poprawiają, przypinają żaboty, przyszywają złote guziki i lamówki. Ach, jak to leży na cesarzu! Jaka szlachetna linia! Cóż za sylwetka! Zachwycali się fałszywie. Wreszcie nadszedł czas uroczystej procesji. Cesarz szedł w samej bieliźnie pod baldachimem. Obok niego kroczyli halabardnicy i dobosze z bębenkami. Orkiestra grała cesarskiego marsza, a piękne panie machały jedwabnymi chusteczkami. Jakie wspaniałe szaty! Jaki piękny jest nasz cesarz! Szeptał tłum. Nikt nie chciał się przyznać do tego, że nie widzi nowych szat. Patrzcie, ludzie! Cesarz jest nagi! Zawołało w tłumie jakieś dziecko. I nagle wszyscy oprzytomnieli. Zaczęli szeptem powtarzać: cesarz jest nagi! Cesarz jest nagi. Cesarz zmieszał się, bo jemu też zdawało się, że nie ma na sobie żadnych szat. Postanowił jednak wytrzymać do końca procesji, wyprostował się, uniósł dumnie głowę i przeparadował w samej bieliźnie przed wszystkimi poddanymi. A dworzanie bili mu brawo, jakby nic się nie stało.
Następnego dnia cesarz postanowił ukarać oszustów. Wysłał strażników, aby aresztowali krawców, ale ich nie było już w mieście. Zabrali ze sobą pieniądze, tkaniny i złote nici, którymi na niby szyli cesarskie szaty. Zostały po nich puste warsztaty i kilka szpilek.